Cześć, z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. Najnowszy Dodge Durango trzeciej generacji to bardzo popularny widok na naszych ulicach. A wiecie, co to za samochód? To jest Dodge Durango drugiej generacji, produkowany w latach 2003-2008. Jego poprzednik. I muszę Wam powiedzieć, że to jest na wskroś amerykański SUV. W nomenklaturze amerykańskiej jest to full size SUV. 5 metrów 10 cm długości, 1,90 m szerokości i 1,88 m wysokości. Waga tego pojazdu w najlżejszej wersji prawie 2100 kg. Mimo że ten samochód nie jest jeszcze bardzo stary, został wyprodukowany w 2006 roku, trzeba powiedzieć, że należy on do wymarłego gatunku. Jest to samochód osobowy, ale jest on oparty o ramę. I ta rama została wzięta z pick-upa Dodge'a Rama 1500. Napęd w tym samochodzie także jest z innej epoki. W podstawie napęd na tylną oś. Jak widzicie, z tyłu jest sztywny most. No na szczęście nie ma resorów, ale są sprężyny. Tak czy siak, SUV na ramie z napędem na tylną oś i ze sztywnym mostem to coś praktycznie już niespotykanego w motoryzacji. Równie amerykańskie są także jednostki napędowe. Podstawowa 3.7 V6, a potem 4.7 V8 w dwóch wariantach mocowych, 5.7 V8 w dwóch wariantach mocowych, a pod sam koniec produkcji można było ten samochód kupić z napędem hybrydowym. Ale nie myślcie sobie, że skoro ten samochód napędzała hybryda, to był tutaj jakiś mały silniczek. Nie, nie, nie. To była bardzo amerykańska hybryda. 5.7 V8 z silnikiem elektrycznym. Natomiast taką hybrydę można było kupić tylko pod sam koniec produkcji w 2008 roku i powiem Wam szczerze, nigdy nawet na oczy nie widziałem Durango drugiej generacji z 5.7 hybrydowym Hemi pod maską. A jeżeli Ty jesteś właścicielem Durango drugiej generacji z napędem hybrydowym i silnikiem 5.7 Hemi pod maską, pisz na praktyczna strona motoryzacji @gmail.com. Z największą przyjemnością przyjadę i nagram o tym samochodzie film. A co znajduje się tutaj pod maską? A samochód ten napędza 4.7 V8 Magnum. 230 koni, 390 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Automatyczna pięciobiegowa przekładnia. Tylko automatyczne skrzynie były dostępne w tym samochodzie. Napęd tylko na tylną oś. Pora sprawdzić, jak ten samochód rozpędza się ze startu zatrzymanego do 100 km na godzinę. Całkiem nieźle. Samochód ten waży 2200 kg. Oczywiście w Europie dopuszczalna masa całkowita przyczepy, jaką ten samochód jest w stanie pociągnąć, to 3,5 tony. Natomiast nie należy zapominać o tym, że konstrukcyjnie ten pojazd został przygotowany do ciągnięcia przyczep o masie 4060 kg. Jest jeszcze jeden element z tyłu, który świadczy o tym, że ten samochód jest z zupełnie innych czasów. Zobaczcie, jest tutaj tylko jedna rura wydechowa, niewielka, skierowana w dół. Dzisiaj każdy samochód z V8 ma co najmniej dwie, a tak naprawdę najczęściej cztery rury wydechowe. A tu jest ona praktycznie niewidoczna. Zbiornik mieści 90 litrów paliwa, a według katalogu samochód ten pali między 12 a 17 litrów 95 na 100 km. Zapytałem właściciela o spalanie, powiedział mi krótko i wprost. Pali 20 litrów gazu na setkę. Pora zatem wsiąść do środka. Drzwi otwierają się szeroko. Mamy też tutaj taki duży, wygodny próg do wsiadania. I przypominam, to samochód nie terenowy, tylko SUV z napędem na tylne koła. I ten próg jest bardzo solidny, bezproblemowo można po nim chodzić. Na pewno wielu ułatwi to wsiadanie. A miejsca w tym samochodzie, co nikogo nie powinno zaskakiwać, jest mnóstwo. Gdy już zająłem wygodną pozycję za kierownicą, muszę Wam powiedzieć o pewnym zaskoczeniu. Fotel regulowany jest tylko bliżej, dalej od kierownicy, w sporym zakresie. Oraz tutaj mamy taką dźwignię, możemy regulować oparcie. I to jest koniec regulacji. Kierownica reguluje się tylko góra, dół. No cóż, albo nam to pasuje, albo nie. Ja, gdy znalazłem wygodną pozycję za kierownicą, nad głową mam jeszcze całkiem sporo wolnej przestrzeni. Kolanami nie zaczepiam o maksymalnie uniesioną kierownicę, a pedały są ustawione wystarczająco szeroko, by móc bezproblemowo je obsługiwać. Co ciekawe, no tutaj jest miejsce na lewą stopę i także tak możemy tą stopę umieścić. Ale
tak naprawdę nie ma żadnej dedykowanej podpórki. W tym miejscu bardzo klasycznie nożny hamulec postojowy, który zwalnia się dźwignią. Żeby było zabawniej, ten samochód jest tak miękko zawieszony, że gdy ja zacznę się bujać, to cały ten samochód zacznie chodzić. Teraz już się tak kanapowych samochodów nie robi. Także ta naklejka ostrzegająca nas o tym, że siedzimy w pojeździe, który ma większe ryzyko przewrócenia się na bok niż przeciętny samochód, nie jest tutaj bezpodstawnie. A jakie jest moje pierwsze wrażenie zza kierownicy? No to są typowe, wczesne lata 2000 w amerykańskim samochodzie. Plastik, 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 morze plastiku, ale mamy dźwignię przy kierownicy. Czy jest coś bardziej amerykańskiego niż takie sterowanie automatyczną przekładnią? A warto także zwrócić uwagę, że tutaj jest przycisk i gdy go naciśniemy, pojawi nam się taka ikonka tow hole. Oznacza to, że włączyliśmy tryb skrzyni biegów do holowania ciężkich ładunków. Same zegary bardzo czytelne. Ilość paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, prędkościomierz, kontrolki oraz obrotomierz. I mimo tego, że nie jest to bardzo bogata wersja wyposażenia, mam wrażenie, że jest tu absolutnie wszystko to, co niezbędne. Elektryczne szyby i lusterka, tempomat sterowany przyciskami z kierownicy, a w tym dosyć niewygodnym miejscu znajduje się przycisk od świateł awaryjnych. Pojazd ten oczywiście wyposażony jest w system multimedialny wraz z odtwarzaczem CD, radiem, pamięcią stacji, gniazdem AUX. Mamy tutaj także klimatyzację i co ciekawe, z oddzielną regulacją mocy nawiewu z przodu, jak i z tyłu. Temperatura bardzo klasycznie suwakowo, włącznik klimatyzacji, podgrzewana szyba tylna. A tutaj gniazdo 12-woltowe. Może nie jest to jakoś niesamowicie bogate wyposażenie, ale ja osobiście uważam, że ten samochód ma wszystko to, co niezbędne. No dobra, ja bym jeszcze chciał mieć podgrzewane fotele przednie, ale tak naprawdę mi osobiście nic więcej do szczęścia w takim samochodzie nie byłoby potrzebne. Przejdźmy zatem do schowków i schoweczków. Ta kieszeń w drzwiach, bardzo wąska. Spodziewałem się, że w tak dużym samochodzie schowek w drzwiach będzie większy, a tak to wejdą nam tutaj jedynie gazety albo mapy. Przy dźwigni automatycznej przekładni mamy taki niewielki schoweczek. Poniżej panelu radia kolejny niewielki schowek, a potem już całe mnóstwo schowków. Tutaj mamy taką niewielką wnękę przedzieloną na pół, a tu będziemy mogli powkładać jakieś monety. Następnie całkiem spora wanienka. Potem dwa miejsca na kubki z takim fajnym blokiem Dodge. I nasz kubeczek mieści się tutaj doskonale. A opierając rękę na podłokietniku, bardzo wygodnie będzie można do niego sięgać. Następnie jeszcze jedna niewielka wnęka na drobiazgi. W tym miejscu mamy taki spory, niestety niezbyt miękki i nieregulowany podłokietnik. A szkoda, bo on jest w bardzo fajnym miejscu, dobrze się tutaj trzyma rękę. Tutaj mamy przycisk, podłokietnik się otwiera i tutaj taka niewielka wnęka i wyżłobienia. Te wyżłobienia są po to, byśmy mogli trzymać tutaj płyty CD w pudełkach. Ale nie myślcie sobie, że to jest wszystko. To możemy wyjąć. I teraz tutaj pod spodem jest gigantyczny wręcz schowek. Nasz kubeczek mieści się bezproblemowo w pionie. Tutaj także jest kolejne gniazdo 12-woltowe i kolejne miejsce na kolejne płyty. Muzyki w tym samochodzie nam nie zabraknie. A przed pasażerem niezbyt duży jak na ten rozmiar samochodu schowek. Miękki, wygodny fotel. Wyposażenie wystarczające, obsługa wszystkich instrumentów pokładowych bardzo intuicyjna i wystarczająca ilość schowków. Poza tym ten samochód ma bardzo dużo amerykańskiego charakteru. Pora zatem przejść na fotel pasażera. A fotel pasażera jest regulowany dokładnie tak samo jak fotel kierowcy. Nad głową cały czas dużo miejsca, a mam 185 cm wzrostu. Kolanami nie uderzam o deskę rozdzielczą, a schowek bezproblemowo mogę otworzyć. Nie należy zapominać o tym, że Durango jest samochodem 7-osobowym. Pora zatem sprawdzić, jak siedzi się z tyłu. A drzwi z tyłu otwierają się praktycznie pod kątem 90 stopni. Zatem nikt nie powinien mieć problemu z wsiadaniem, szczególnie, że mamy tutaj taką bardzo wygodną rączkę i cały czas możemy wejść na ten próg. Wielu z Was, w tym ja,
powie, wow, super rozwiązanie, bardzo wygodnie się będzie wsiadać. Natomiast wyobraźcie sobie, że oglądałem test tego samochodu, kiedy był on nowy. Test pochodził z kanadyjskiej telewizji i testujący ten pojazd narzekał na to, że gdy dzieci będą wsiadać do tego samochodu, to macie niemalże pewność, że obiją pojazd stojący obok. A wy jak uważacie? Wygodne wsiadanie, czy dzieci obiją samochody obok? No i co chyba nikogo nie zaskakuje, miejsca jest tutaj całkiem sporo. Ja, mierząc 185 cm wzrostu nad głową, mam całkiem sporo wolnej przestrzeni. Gdy przede mną fotel ustawiony jest dla mnie na nogi tak, że mam całkiem sporo przestrzeni, a stopy mają tej przestrzeni bardzo dużo. Natomiast nie należy zapominać o tym, że jest to samochód na ramię, więc siedzimy z kolanami trochę uniesionymi do góry. Co ciekawe, w tym miejscu nie ma żadnego schowka gazetownika. Tutaj także nie ma żadnego schowka. Centralnie mamy sterowanie tylną strefą klimatyzacji i ogrzewania, a w tym miejscu są dwa uchwyty na kubki. Nasz kubeczek, no, jest trochę za mały, ale trzyma się całkiem nieźle. W podstawowej wersji wyposażenia z tyłu była kanapa. Tutaj mamy trzy oddzielne fotele. Zewnętrzne szersze, środkowy trochę węższy. W tym miejscu mamy cięgno i możemy złożyć tą środkową część. Teraz mamy taki niezbyt miękki podłokietnik oraz dwa uchwyty na kubki. Nasz kubeczek całkiem nieźle się tutaj mieści. Ryzyko, że nam się coś wychlapie, nieduże. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że zewnętrzne siedziska wyposażone są w złącza ISOFIX. A żeby wsiąść do tyłu, tutaj mamy dźwignię. Najpierw składa nam się oparcie, ciągniemy jeszcze raz i fotel unosi się do pionu. Całkiem sprytnie pomyślane. A tej przestrzeni tutaj jest całkiem sporo. Wsiadanie nie powinno być problematyczne. Zatem wsiadam. Na szerokość miejsca bardzo dużo. Ja bezproblemowo się mieszczę. Jest dobrze. Pierwsze, co od razu rzuca mi się w oczy, to fakt, że nad głową mam jeszcze jakieś 6 cm wolnej przestrzeni. To całkiem sporo. A czy uda mi się zablokować fotel drugiego rzędu? Kładziemy siedzisko. Miejsca na stopy jest wystarczająco i teraz jeszcze oparcie. No, gdyby to oparcie dało się przesunąć do przodu trochę bardziej, bo teraz dotykam kolanami, ale tak naprawdę nie jest źle. A tak to wygląda z bliska. Na stopy jest wystarczająco miejsca, nawet jestem w stanie wsunąć je pod ten fotel, no ale kolanami już dotykam do oparcia. Nad głową wystarczająco wolnej przestrzeni. Myślę, że wygodnie będą mogły podróżować tutaj osoby mające do 175 cm. A pasażerowie trzeciego rzędu foteli mają do swojej dyspozycji wraz z pasażerami drugiego rzędu foteli oświetlenie oraz dedykowane dla siebie nawiewy na trzeci rząd. Z tyłu także po lewej stronie są dwa spore uchwyty na kubki. No tutaj mamy twardy plastik, ale możemy tutaj także oprzeć naszą rękę podczas podróży. Pora zatem na bagażnik. Czy mimo pakownego, 7-osobowego wnętrza jest tutaj jeszcze miejsce na bagaż? Pierwsze co? Klapa. No mogłaby się otwierać ciut wyżej, ale na szczęście tu już jest całkiem wysoko. A przy 7 osobach ten bagażnik jest niezbyt duży. Pierwsze co rzuca mi się w oczy? Mamy tutaj gniazdo 12-woltowe i to, co zawsze mi się podoba w amerykańskich samochodach, informacja, do którego miejsca możemy najdalej pakować nasze rzeczy. Bardzo przydatne. W tym bagażniku mamy także taką niewielką skrytkę pod podłogą, ale jak widać, całkiem sporo różnych drobiazgów tam tutaj wejdzie. A wymiary tej minimalnej przestrzeni ładunkowej to 49 cm na głębokość, 123 cm na szerokość oraz 43 cm do krawędzi oparć. Natomiast składanie tego trzeciego rzędu foteli nie jest tak intuicyjne, jakby mogło się wydawać. Nie mamy tutaj nigdzie żadnego cięgna. By złożyć to siedzisko, najpierw ciągniemy za siedzisko, kładziemy je tutaj na płasko i następnie składamy to oparcie. A przy 5-osobowej konfiguracji 125 cm na głębokość oraz 122 cm na szerokość. Natomiast nie należy zapominać o tym, że w tym pojeździe możemy także złożyć środkowy rząd w
foteli. I teraz najdłuższe przedmioty, jakie zmieścimy za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu, będą miały 208 cm. Dobry wynik. Można robić przeprowadzkę. Natomiast jeśli chodzi o spanie w aucie, tutaj jest płasko, tutaj dalej jest płasko, natomiast tutaj mamy taką sporą dziurę, więc przynajmniej jakąś niewielką deskę, na której potem położymy materac, trzeba mieć, bo inaczej na takiej powierzchni się nie wyśpimy. Pora zatem wsiąść za kierownicę i sprawdzić, jak ten samochód jeździ. A zaczniemy ciekawostką. Zobaczcie, siedzę w samochodzie, samochód jak najbardziej pracuje, okno jest otwarte. To jest V8. Zobaczcie, jak w środku jest tu cicho. A silnik jak najbardziej jest odpalony. Pora zatem ruszać. Drive i zaczynamy się toczyć. Wow. Przede wszystkim w tym samochodzie siedzi się bardzo, ale to bardzo wysoko. I to czuć. Pierwsze skojarzenie, nie jestem w samochodzie osobowym, jestem w pick-upie. Jadę właśnie po krzywej trelince. Samochód się delikatnie buja, ale w środku jest naprawdę wygodnie. No, nawet po przejechaniu tych kilku metrów mogę na pewno stwierdzić, że dziur i nierówności i nawierzchni złej jakości ten pojazd się po prostu nie boi. Specjalnie zjechałem na kawałek bitej drogi, jest tutaj mnóstwo dziur, bujamy się, ale uwierzcie mi, przy tej prędkości, po takiej drodze, gdybyśmy jechali normalnym samochodem, to by plecy nas bolały, a tutaj, o, tylko się bujamy, właśnie wjechałem na asfalt. Wow, to był próg zwalniający. Gdy poruszam się samochodem, który ma sztywny most i zbudowany jest na ramię, można by odnieść wrażenie, że to będzie jakiś super niewygodny samochód roboczy. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie oczywiście bujamy się, przechylamy. Zawieszenie jest amerykańsko miękkie, ale tak naprawdę w środku jest wygodnie. Można powiedzieć, że bardzo komfortowy jest wydech. Słyszymy, że coś nam lekko mruczy pod maską, ale nie ma tutaj nic łobuzyjskiego ani hałaśliwego. Pięciobiegowa automatyczna przekładnia też działa bardzo fajnie. Zmienia biegi po amerykańsku. Delikatnie i niezbyt szybko. W sam raz, by relaksować się za kierownicą. Jedyne, do czego trzeba się przyzwyczaić i na co trzeba brać poprawkę w tym samochodzie, no to średnica zawracania, ale to nic nadzwyczajnego, samochód ma 5 metrów długości. Natomiast chyba bardziej będzie przeszkadzać nam to, że zarówno lewe, prawe, jak i środkowe lusterko nie są zbyt duże, więc manewrowanie nie jest tak proste jak w samochodzie europejskim. Muszę powiedzieć, że jak na samochód amerykański, to te hamulce są całkiem nie najgorsze. Pamiętajmy, mamy ponad 2 tony do zatrzymania. A jak ten pojazd radzi sobie w zakrętach? Wow. No cóż, przechylamy się mocno. Wow. No jest to łódź. O matko. No cóż. Najlepiej nie pokonywać zakrętów zbyt dużą prędkością. 60 km na godzinę, 1500 obrotów. Komfortowo, wygodnie i zaskakująco wręcz cicho. Bardzo przyjemnie płyniemy po drodze. A jak elastyczność na trasie? 30 mil na godzinę, gaz w podłogę. Jak na 20-letni samochód o tych wymiarach, zbiera on się naprawdę fajnie. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. 90 km na godzinę, 1600 obrotów. Komfortowo, wygodnie, cicho. Natomiast nie można zapominać o fakcie, że mamy do czynienia z samochodem na ramię i miękko zawieszonym. Już przy tej prędkości, jeżeli jest mocny wiatr boczny, trzeba wykonywać mikrokorekty na kierownicy, ale to jest cały czas bardzo wygodna podróż.
120 km na godzinę, 2000 obrotów. Komfortowo, wygodnie, a także cicho. Jedynie trochę słychać, że uszczelki w tym samochodzie nie są nowe, ale na przykład silnik nie jest słyszany spod maski. To jest cały czas wygodna podróż i jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to fakt, że przy tej prędkości nie prowadzi się ten samochód jakoś ekstremalnie precyzyjnie. Myślę, że 120 km na godzinę to jest dobry kompromis pomiędzy prędkością przemieszczania się a wygodą podróży. Nie znajduję w tym samochodzie żadnej agresji, mimo tego, że mamy duży silnik, napęd na tył, muskularną budowę. Ten samochód zdecydowanie namawia nas do relaksu za kierownicą. Oczywiście jak wciśniemy gaz, to on bardzo żwawo ruszy. Ale w moim odczuciu tym samochodem najlepiej jeździ się nieśpiesznie. Korzystając z tego luksusu delikatnego bujania i komfortu za kierownicą. Można by narzekać oczywiście na to, że ten samochód posiada tylko napęd na tylną oś. Ale z drugiej strony, ile SUV-ów, które widzicie na co dzień na ulicach, zjeżdża z asfaltu? No właśnie. Więc jeżeli to traktujemy tak jak SUV-a, bo przecież to jest SUV, to czy tak naprawdę absolutnie zawsze jest tam potrzebny ten napęd na cztery koła? Pojeździłem już trochę tym samochodem i muszę się z Wami podzielić jednym wrażeniem. Mimo tego, że samochód ten jest zbudowany na ramię, tak jak pick-up, posiada sztywny most i napęd tylko na tylną oś, to muszę Wam powiedzieć, że pojazd ten ma bardzo mało cech samochodu roboczego. Nie podskakuje, nie zachowuje się nerwowo, nie jest taki surowy w jeździe. Jest tutaj zaskakująco komfortowo, miękko i wygodnie. Podoba mi się to. A jeżeli Ty jesteś właścicielem innego, równie ciekawego samochodu i chciałbyś udostępnić mi go do filmu, pisz na praktyczna strona motoryzacji @gmail.com. Adres także w opisie tego filmu. Nadeszła pora na podsumowanie. Jeżeli chciałbyś rozpocząć przygodę z amerykańską motoryzacją i jednocześnie nie masz zbyt dużego budżetu, a także potrzebujesz pojazdu pakownego i praktycznego, Dodge Durango drugiej generacji może być właśnie tym, czego szukasz. Oczywiście ten samochód nie jest pozbawiony wad, natomiast jednego nie można mu odmówić. Na wskroś amerykańskiego charakteru. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!